Dzień dobry, panie Wiesławie. Dzień dobry, panie. Jak się mamy, panie Wiesławie? Wielka trema. A co nam pan dzisiaj zaśpiewa? Chciałbym zaśpiewać swoją muzykę ze swoimi tekstami. Świetnie. Nie możemy się doczekać, proszę bardzo. Skończyłem 55 lat. Nie wiem po co i dla kogo żyć. Nie pokochał mnie cudny ten świat. I ja też często gubię się w nim. To jest życie. Tak to moje życie jest. To jest życie. Piękne chwile i gorycz złych dni. To jest życie. Poszukuję miłości od lat, lecz nie umiem jej dawać od tak. Ciągle chcę coś od życia na smak, bo nie cieszy mnie to, co dziś mam. To jest życie. Tak to moje życie jest, to jest życie. Piękne chwile i gorycz złych dni. Dziękuję bardzo. Trzy razy tak? Może cztery? Miejmy nadzieję. Jednak to ostatni moment, 55 lat. Spełniły się moje marzenia. Oj, panie Wiesławie, a czy był ktoś, komu może pan dedykował tą piosenkę? Chciał pan zadedykować? Druga zwrotka była o tym, że ja poszukiwałem przez 50 lat miłości. Miałem dwa małżeństwa, dwa nieudane. I tam jest dziewczyna, którą pokochałem w wieku 50 lat. Także nie martwcie się. Zawsze przyjdzie ten czas, że znajdzie się ta kobieta. Ludzie, kocham was. Jezu. Panie Wiesławie, jest pan prawdziwy. Za dużo według mnie pan pokazuje tych, nie wiem, czy to kobita, czy co to jest? Nie, bo ja w ogóle grałem z gitarą, ale kiedyś byłem na castingu piosenki radzieckiej, pan Maksymiuk mnie obciął za gitarę. Ja się bardzo bałem pana sztaby i tą gitarę zostawiłem i jestem bez gitary. Dobra, okej, okay. Wybaczamy. Ja nic nie mogę dodać. No. Widać, że ta muzyka jest jakąś tam odtrutką, gdzieś tam odskocznią od rzeczywistości. Strasznie mi się to podoba, no, po prostu. Gratulujemy. Dziękuję. Dziękuję z całego serca. Dziękujemy. Kocham was. Był pan dwukrotnie żonaty. Tak. I szukał pan miłości. Czy tak. To jest ta kobieta, jest ta która kobieta. Stoi obok, tak. Która panu kibicowała? Poznałem ją, jak skończyłem 50 lat. I to jest ta miłość. Tak, i to moje życie się odmieniło wtedy. I to dla niej były serca rysowane podczas piosenki. Tak. No dobrze. To bardzo się cieszę, że wystąpił pan w Must Be The Music i że znalazł pan swoją miłość. I wanna be.